w tej chwili szerokim atakiem, bardzo odważnym, Tomasz Bajerski wychodzi na prowadzenie. Remigiusz Wronkowski nie wytrzymał napięcia tego wyścigu. Wywrócił się, uciekło mu tylnie koło na wejściu w drugi wiraż i oczywiście sędzia zawodów słusznie przerywa wyścig dziesiąty. Tak więc będziemy świadkami powtórki biegu dziesiątego. Remigiusz Wronkowski oczywiście jako sprawca przerwania wyścigu będzie wykluczony z tego biegu, tak więc w powtórce biegu dziesiątego trzech żużlowców ujrzymy na starcie bez Remigiusza Wronkowskiego. Najważniejsze, proszę Państwa, że nic nie stało się młodemu zawodnikowi z Torunia, który wioząc ten jeden punkt, być może pierwszy w jego karierze w meczach ligowych, no bardzo chciał dojechać na trzeciej pozycji. Zabrakło mu jednak doświadczenia i obycia na żużlowych torach i skończyło się to, jak często bywa wśród początkującej żużlowej młodzieży, upadkiem